Hejka kochani, witajcie na kanale Tata Games, gdzie zagramy sobie dzisiaj w taką grę Hill Climb Racing. Jest to bardzo popularna gra. Myślę, że każdy z Was o niej przynajmniej raz słyszał, przeglądając różne darmowe gry online. Jest to gra, która potrafi wciągać na wiele godzin nawet. Mimo swojej takiej prostej konstrukcji jest bardzo grywalna i wciągająca, jak już wspomniałem. Może na początek tylko powiem Wam, o co tutaj generalnie chodzi. Mamy autko, tak, mamy kierowcę Bill, tak się nazywa, tak ma na imię nasz bohater, pan Bill, który sobie jedzie po prostu tutaj przez różne łąki i pola, niczym jaś fasola, zbiera sobie tutaj fajne jakieś gadżety, i czasami przytrafiają mu się takie oto kraksy. Kierowca unieruchomiony. Otrzymujemy taką informację potem, ile przejechaliśmy metrów, jaki dystans. Tutaj mamy 343 metry. Na mapie wieś, mój rekord to jest tutaj bodajże 521 metrów. Zdobyliśmy 4 gemy, 2560 monet. Auto możemy sobie tuningować, bo mamy na razie dostępny jeden pojazd, więc nie jest najlepiej. Kolejne pojazdy wyglądają dość imponująco i myślę, że z czasem sobie je też odblokujemy. Kosztują troszkę więcej pieniążków. Niektóre im bliżej końca to kosztują naprawdę fortunę, tak jak, proszę bardzo, tutaj taka ciężarówka, buggy, poduszkowiec, 1 000 000 monet. Proszę, zobaczcie, takie są pojazdy tutaj do odblokowania. O, nawet proszę bardzo, stanie świętego Mikołaja, sam raz na święta. Może zdążymy do świąt odblokować ten pojazd, zobaczymy, może nam się uda. Tymczasem dzisiaj sobie tak wstępnie po prostu zapoznamy się z tą grą. Może sobie stuningujemy na początek właśnie tutaj nasze podzespoły. Tutaj tak możemy aktualnić silnik. Proszę bardzo, 4000. Bardzo ważne jest też zawieszenie, amortyzatory, opony, proszę bardzo. Opony gwarantują nam lepszą przyczepność. Tutaj mamy z kolei napęd na 4 koła. Zostało nam jeszcze troszkę pieniążków, a to dalej. Jedziemy tutaj sobie, uaktualnimy oponki i jeszcze może starczy na silnik. I jeszcze raz starczy może tutaj na napęd na wszystkie koła. I jedziemy. Nasz Bill już jest gotowy do drogi. Mamy troszkę ulepszony pojazd, więc myślę, że będzie bardzo, bardzo fajnie. Trzymały nam się drogi. Uwaga. Fajnie przejechał przez ten mostek. Proszę bardzo, był jeden niebieski gems. Kolejny, proszę bardzo. Słuchajcie, tutaj ja akurat gram tutaj strzałkami. Gaz to jest w prawo, hamulec to jest w lewo. Tutaj widzę, że jest jakieś nitro jeszcze, tak? Ale mamy na razie zero nitro. Być może to się pojawi w późniejszej części gry, w dalszym etapie, gdy sobie już ulepszymy nasz pojazd. Proszę bardzo. Pamiętajcie o tym, żeby zbierać właśnie to paliwko i nie przejeżdżać obok niego obojętnie, ponieważ bez paliwa to wiadomo, nie ma życia tutaj w tej grze. Jak się skończy, no to niestety kończy nam się gra, kończy się czas. Ale ten silniczek tak śmiesznie chodzi, słyszycie? Ojć, nie wiem czy zdążę. Oj, Matulciu. Pomoc jest, przejeżdżam przez mostek. Gdzie jest paliwko? Pomoc jest, jest, jest. Hurra, jesteśmy uratowani. Ojej, nie, taki podjazd. Coś czuję, że z tymi naszymi oponami chyba będzie problem. Ale spróbujemy tak pulsacyjnie sobie tutaj podjechać pod tą górkę. Uwaga, hop, hop, hop. Brawo, brawo. Mamy pół zbiornika paliwa. Jest paliwko, na szczęście. Oj, tylko nie to! Ale się wystraszyłem, już myślałem, że będziemy tutaj, że już będzie po nas. Musicie przyznać, że idzie mi nawet całkiem nieźle. Uwaga, uwaga, uwaga. Mamy, super. Już troszkę pieniążków nazbieranych. Słuchajcie, będą na pewno już jakieś kolejne ulepszenia. No niestety, kierowca został unieruchomiony.
przejdziemy sobie do tuningu, ponieważ wydaje mi się, że mamy troszkę słabą przyczepność. Można tutaj oczywiście oglądać sobie krótki filmik i zgarnąć dodatkowe gemy bonusowe. Ja kliknę oczywiście tutaj tą propozycję, ale daruję Wam oglądanie tej reklamy. Proszę bardzo, gemsy zostały już naliczone. Jesteśmy z powrotem. Dobrze, przejdźmy właśnie jeszcze do tuningu. Myślę, że tutaj oponki są bardzo ważne. Powinniśmy je właśnie też tutaj w nie zainwestować. No pojazdu na razie chyba żadnego nie możemy kupić, mamy za mało pieniążków, więc jedziemy dalej. Proszę bardzo. Ta mapa jest dość prosta, w sensie takim, że no nie ma tutaj jakichś fajerwerków, że się tak wyrażę, ale też gra się mimo wszystko w nią bardzo przyjemnie. Cały czas trzeba być w skupieniu, ponieważ musimy się skupiać tak na tym paliwku, na tym też, żeby auto nam się nie wywróciło. No i oczywiście zwracać uwagę na elementy podwozia, które przykładowo w pierwszej kolejności powinniśmy, że tak powiem, zmodyfikować, żeby jeździło nam się po prostu lepiej. O, jedziemy na wycieczkę! Bill, uważaj, bo wpadniesz zaraz w przepaść. Oj. Coś tam poprawiliśmy. Coś jednak troszkę to ulepszenie tych opon chyba pomogło. No, na moście poradziliśmy sobie bez większych problemów. Słuchajcie, ta korona to jest chyba nasz rekord, tak? Z tego mi się wydaje. Choć właśnie, takie podjazdy są bardzo trudne. Nie jest to łatwe. Kolejne gemsy. Oj, stop. No proszę, uwaga. Tu chyba będzie jakiś stromy zjazd. Aż się boję. I klaps. No niestety, nie udało się. Ile? 732 metry. Całkiem nieźle. Słuchajcie, myślę, że należałoby zainwestować tutaj jeszcze w napęd na 4 koła. I jedziemy. Teraz na pewno pobijemy ten rekord. Mamy super świeże oponki. Ulepszone. I jedziemy. Pan Bill się stara jak może, zobaczcie. Pan Bill się stara jak może, a wieczorem w polu orze. Być może jest farmerem. O, kolejne gemsy. Słuchajcie, zobaczcie. Tutaj są nieraz takie miejsca, gdzie faktycznie ciężko jest utrzymać równowagę. O, właśnie, to są takie miejsca. O, i już nas załatwił ten właśnie odcinek. 6 gemsów, 6200 monet. No, słabiutko, no co tutaj mówić. No, nie ma się czym chwalić za bardzo. Zobaczmy sobie jeszcze, jakie tutaj mamy mapy. Tak, jest dzienne wyzwanie, czyli mamy przejechać 4200 metrów. I chyba weźmiemy sobie w nim udział, wiecie? Żeby też tak nie było tutaj nam tak nudno. A sobie weźmiemy to wyzwanie. Ale jeszcze wcześniej właśnie chciałem pokazać Wam różne tutaj mapy, tak? Jakie mamy do wyboru, pory roku. Proszę bardzo, pustynia, Arktyka, autostrada, grota, księżyc. O, księżyc jest bardzo fajny, nie ma na nim grawitacji, słuchajcie. Trening wojskowy, o, to chyba jakiś czołg będzie trzeba tutaj na tą mapę przynieść. Przyjechać takim czołgiem. Mars, to też się przyda, jakiś pojazd księżycowy. Święta Bożego Narodzenia, obca planeta, grota arktyczna, las, góry, Ragnarok, błoto, wulkan, plaża, fabryka, kolejka górska, noc, dach, złomowisko, budowa, tęcza, nawiedzony, biegun północny, elektrownia atomowa, arena, dżungla, neon. Ojej, proszę bardzo, aż tyle do wyboru. Coś niesamowitego. Zróbmy sobie jeszcze teraz może
tą mapkę, to dzienne wyzwanie. Mamy 5 godzin 45 minut na zrobienie tego wyzwania. Ojdź, to jedziemy. Kto nie jedzie, ten co? Zjada na kolację śledzie. Dobra, 6 tysięcy, chyba za 6 tysięcy nic tutaj nie ulepszymy. Jedziemy dalej. Musimy zdobyć 4200 metrów, czyli przejechać taki dystans. Muszę być bardzo ostrożny, jejku, jakie to auto jest momentami wywrotne. Sami przyznajcie. Oj, tak, tak, balansowanie nim tutaj jest bardzo, bardzo takie... No niełatwe, niełatwe. Co też właśnie dodaje tej grze chyba właśnie plusów samych, ponieważ... Myślę, że ta gra może się podobać i starszym, i młodszym. Także... Jest ok generalnie. O, takie mostki lubimy. Ja osobiście nie lubię takich ostrych podjazdów. Oj, 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 dobrze, dobrze, udało się. Musimy wrócić. Jak tam nasze oponki dają radę? Tak, damy radę. Uwaga, uwaga. Oj, paliwko, paliwko przyda się oczywiście. Zastanawiam się, kiedy dostaniemy, czy tam powiedzmy będzie możliwe zdobycie tego nitro, ponieważ tutaj jest nitro. Uwaga, uwaga, oponki, oponki. Dały radę. Słuchajcie, mamy 830 metrów przejechane. Jeszcze nieco ponad 3000 i będziemy mieli rekord. I wyzwanie dnia będzie zrobione. Zobaczymy, czy nam się to uda, czy nie. Nie jest to łatwa sprawa. Ponieważ auto mi tutaj, oj, szaleje, coś szaleje. Stój, stój, stój. Bill, co ty robisz? Nie pamiętam właśnie, jaki mieliśmy dotychczasowy rekord. Oj, 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 Bill, 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 uważaj, jedziesz, juhu. Paliwko, paliwko jest bardzo ważne, jak nie najważniejsze w tym wszystkim. Ale oponki też są ważne. Już tego jednego gemsa sobie pominiemy, już nie będziemy się wracać po niego. O, paliwko, paliwko jest bardzo ważne, to potrzebujemy. Oj, to zawieszenie też nam tutaj, słuchajcie, tak sprężynuje. Jak zdobędziemy więcej pieniążków, to na pewno będziemy musieli zainwestować właśnie w zawieszenie. Oj, ciocia, 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 uwaga, uwaga! Jedziemy. Mamy kolejne paliwko, bardzo dobrze, bo już się pomału kończyło. O nie, tylko nie to! I proszę bardzo, 1300 metrów. 7 gemsów, rekord 1363. No trudno. Tak bywa czasami. Podsumowując, gra jest warta uwagi. Gra się w nią bardzo fajnie, lekko i przyjemnie. Nie zawsze jest łatwo, ale warto się postarać, ulepszać swój samochodzik. Wówczas mamy szansę na właśnie pokonanie bardzo dużych dystansów, no i odblokowanie kolejnych pojazdów. Czym zajmiemy się w kolejnych odcinkach serii Hill Climb Racing? Oglądajcie nas. To był taki skrót, wstęp jakby do gry, wprowadzenie, żebyście zobaczyli, o co chodzi w tej grze, co możemy w niej odblokować, co możemy tuningować. Prawda, teraz nawet, o proszę bardzo, nie starczyłoby nam nawet pieniążków na żaden tuning. Dlatego trzeba się starać, dużo jeździć. Jest to początkowo bardzo takie mozolne i długotrwałe, ponieważ wyobraźmy sobie, że mamy uzbierać teraz 1 000 000 monet. No jest to bardzo, bardzo długa droga, tak, przed nami. Także, ale mimo wszystko potem jak blokujemy te pojazdy, to cieszą one oko. Mamy okazję posłuchać innych odgłosów silników. Poglądać różne ciekawe mapy. Byliście na kanale Tata Games.